Nie no, no nie było inne wtedy, kiedy usłyszałem od szefu, że być może to nie jest najważniejszy z tematów, o którym teraz trzeba pisać, że są jakieś ważniejsze rzeczy, że nie wiadomo nawet do końca, czy to jest sport, bo alpinizm ma w sobie tyle różnych dziedzin, że trudno tak po prostu powiedzieć, że jest to kolejna dyscyplina sportowa. Wydaje mi się, że to jest o wiele więcej niż tylko sport. Swoim wysiłkiem fizycznym nawiązuje pewnie do tych najbardziej wyczerpujących dyscyplin sportowych, ale w wielu miejscach jest jakby zgoła inny, no bo na szczycie nie czekają żadne nagrody, nie ma wyścigów, nie ma żadnych rankingów w alpinizmie. Nagrodami oczywiście są złote czekany, ale one są bardziej prestiżowe niż to, co myślimy o nagrodach, które są przygotowywane dla sportowców. Alpinizm był też o tyle ciekawy, że mogłem pracować w redakcji sportowej, pisać o sporcie, ale pisać też o czymś więcej, bo w tym wszystkim jest dużo więcej. To są często historie outsiderów, to są często historie ludzi bardzo zdeterminowanych, żeby robić to, co chcą, to, co kochają, to, co wydaje im się, że kochają, później czasami zdarza się, że zmieniają zdanie. Coraz częściej rzeczywiście myślę o sobie jako o zawodowych sportowcach i ten alpinizm się profesjonalizuje. Ale wydaje mi się, że w tym jest dużo więcej niż tylko takiego prostego rachunku sportowego. Odpowiedź jest pewnie bardzo prosta. Moje życie zmieniło się na pewno przez to, że piszę o górach, o wyprawach, dlatego że piszę o ludziach, którzy pokazują, że można żyć troszkę inaczej, że nie trzeba siedzieć za biurkiem całego dnia, nie trzeba chodzić do pracy koniecznie, takiej od 8 do 16. Że pasja może być sposobem na życie. No i że nie należy się bać. Często chyba te historie uczą nas, bo jest niewielu alpinistów, którzy zarabiają na tym wielkie pieniądze. Że być może zarabianie wielkich pieniędzy nie musi być celem, do którego wszyscy dążymy, nie? Że te wartości mogą być inne. To jest bardzo wszystko banalne i powtarzalne. Ale często zapominamy o tym, że życie się składa z czegoś innego niż tylko z pracy i zbierania jakichś przedmiotów czy pieniędzy. Ostatnie dni wyprawy na Nanga Parbat Tomka Mackiewicza i Elisabeth Rewol same w sobie były tak dramatyczne, że nie trzeba było chyba szukać środków, żeby pokazywać to i podkreślać jakoś dodatkowo to, co wszystko się tam działo. Bardzo trudne jest w ogóle takie pisanie o śmierci, nie? Jak głęboko możemy się skupić na detalach, gdzie jest ta granica między tym, że jest to opis jakiejś sytuacji reporterskiej, a granica tego, że po prostu przekraczamy granicę jakiegoś dobrego smaku. Więc zdecydowałem się, żeby zapisać to bardzo prosto i jak najwierniej, to znaczy z perspektywy kilku osób, to znaczy z perspektywy Elisabeth, która jest Tomkiem, z perspektywy Adama i Denisa, którzy spinają się po Tomka i po Elisabeth, no i z perspektywy tych wszystkich osób, które uczestniczyły w akcji ratunkowej. To było bardzo ciekawe, bo był to nieznany taki trochę element tej całej układanki, że kilkanaście osób walczyło przez parę dni o życie dwójki wspinaczy. Więc odpowiadając na pytanie, te ostatnie godziny czy tam dni były tak same w sobie dramatycznie, że nie trzeba było, moim zdaniem, żadnych specjalnych środków stylistycznych, żeby to podkreślić. Myślę, że nawet by to było nie w porządku. To jest bardzo trudne pytanie, znaczy jak głęboko da się wejść w swojego bohatera, z którym nie mogę się spotkać, ale jak głęboko można poznać bohatera, którego znałem osobiście. Na pewno mi to dużo ułatwiło, że znaliśmy się przez 5 lat i gadaliśmy zawsze ze 2-3 razy w roku. Na ogół to nie były takie suche rozmowy, bo z Tomkiem się nie dało tak po prostu pogadać. No właśnie, może jest rozmowa jest różnica między pogadanką a rozmową, więc z Tomkiem to rzeczywiście były rozmowy. Od takich rzeczy, o których chcieliśmy rozmawiać, po różne refleksje na temat współczesności, religii, kultury, zachodu, wschodu. Więc myślę, że dzięki temu trochę mi było łatwiej go zrozumieć. Bardzo ważne było dla mnie, żeby porozmawiać z Anią Solską Mackiewicz, z drugą żoną Tomka, bo wydawało mi się, że ona jest kluczem do tej historii, bo Tomek miał wielu znajomych, miał mnóstwo znajomych. Kiedy pojawiał się na festiwalach, no to wszyscy czapki z piątka. Ale często te znajomości były bardzo powierzchowne, nawet jak miał kumpli, to czasami na rok, na dwa
bo albo oni go wkurzali, albo on wkurzał innych, bo bardzo wkurzał wielu ludzi. Pewnie przez to, że zadawał mnóstwo pytań. Ale właśnie z Anią spędził te ostatnie lata. Ona była bardzo blisko niego, wtedy, kiedy ci znajomi znikali, kiedy się rozstawał z nimi, albo oni się rozstawiali z nim, a ona cały czas mu towarzyszyła. Więc wiedziałem, żeby znaleźć jakiś klucz, przynajmniej trochę zajrzeć przez tą szparkę do Czepkińca, no to musiałem porozmawiać z Anią. Problemem był mój strach, to znaczy do dziś nie wiem, czy to dobrze, że ta książka powstała i kiedy można pisać książki o czyjejś śmierci, nie? Że jak ktoś umarł, to można następnego roku, czy dwa lata później, trzy, pięć. Nie ma jakichś takich zasad, więc musimy sobie sami odpowiadać na to pytanie, kiedy można napisać o czyjejś tragicznej śmierci. Bardzo się bałem tego, bo o ile do jego znajomych mogłem się odezwać, do spinaczy innych, no bo oni bardzo dobrze rozumieją jakby śmierć, mają w pewien sposób oswojoną, no to ci najbliżsi wiadomo, że przeżyli olbrzymią tragedię. Więc bardzo długo czekałem i wymyśliłem sobie, że najpierw pojadę do Pakistanu i spróbuję w pewien sposób może zaimponować, albo przynajmniej przekonać Anię, że no popatrz, pojechałem tam, zebrałem materiał z Pakistanu, taki dosyć unikalny. Nie szukam sensacji, chcę jak najlepiej poznać tą historię ze wszystkich stron i chciałem cię prosić o pomoc. Ale nie zdążyłem tego zrobić, bo Ania zadzwoniła sama do mnie. Poznaliśmy się kilka lat wcześniej. Raz się spotkaliśmy, zadzwoniła sama z pytaniem, z informacją, że wie, że wiele książek o Tomku powstaje, bo planów było dużo więcej. Ale zresztą słyszała, że moje wydawnictwo też coś szykuje i czy coś o tym wiem. Powiedziałem, że tak, wiem. Miałem do siebie zadzwonić, ale po prostu się bałem. Więc paradoksalnie chyba to takie wycofane moje stanowisko bardzo pomogło, bo no, musieliśmy sobie też za nią zaufać bardzo. Ona na pewno musiała mi bardzo zaufać, żeby opowiedzieć tą historię. No bardzo się starałem, żeby ta książka była obiektywna i żeby tych emocji było jak najmniej moich. Ale o ile w słowach pewnie można tak nie wyczuć tego wszystkiego, to myślę, że kompozycyjnie, czy między wierszami czytając, można wyczuć te emocje. No Tomek był mi bardzo bliski z wielu przyczyn. Nawet nie chodziło o to, że się znaliśmy. Jasne, obcowałem z nim, ale był mi bliski, bo był takim... Był przekaźnikiem albo nosicielem symboli, tak chyba to można nazwać. Ta historia jest uniwersalna. Wiele osób mówi, że odnajduje się w niektórych jej częściach. No bo Tomek był głęboko ludzki ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami. Bardzo dużo mi dała do myślenia ta jego postawa taka odrzucająca wartości, które w zachodniej kulturze są uznawane za bardzo istotne. Tego, że tak naprawdę wiele do szczęścia nie potrzeba. Kiedy sam zacząłem jeździć na wyprawy do Kolumbii, takie kajakarskie, to wtedy byłem zafascynowany Tomkiem, więc można powiedzieć, że w pewien sposób to jego takie niskobudżetowe jeżdżenie, nie do końca będąc przygotowanym na 100% do tego, co się robi, albo ucząc się dopiero tego w tamtym miejscu, wtedy było jakimś drogowskazem dla mnie. Dziś pewnie powiedziałbym o tym już trochę inaczej, ale dla 25-letniego chłopaka wtedy Mackiewicz był jakimś objawieniem. I tak to jest często z tymi bohaterami, że później cenimy ich trochę mniej, czasami w ogóle spadają z tych piedestałów. Z Tomkiem było przeróżnie było między nami w naszej relacji, ale na pewno miał ogromną moc oddziaływania. Nie tylko na mnie, ale wiele osób też powtarza, że na innych też. Nie wiem, czy Tomek byłby zadowolony z tego, że napisałem o nim książkę, bo książkę chciał napisać sam o sobie. Sam albo za nią. Być może to, że Ania tak bardzo mi pomogła w tej książce, sprawiłoby, żeby był zadowolony. Ale on był bardzo skromnym człowiekiem, więc myślę, że bardzo długo nie chciałby opisywać swojej historii, bo pewnie myślałby, że ona nie jest aż tak istotna. Myślę, że bardzo długo by ją pisał, bo też skupiałby się na szczegółach. Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to zdanie. Myślę, że na początku pewnie by nakrzyczał na mnie, ale Tomek był takim gościem, który ciągle wszystko podważał. To znaczy, był jednym z niewielu ludzi, których znam, który w emocjach potrafił powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale później wycofać się z wielu rzeczy, powiedzieć, że przemyślał sprawę, że jest inaczej. Zastanawiał się, nie przypuszczał tak rzeczy między palcami. Myślę, że Tomek mógł inspirować wiele osób,
myślę, że zainspirował i będzie inspirował. Dla mnie było ważne tego właśnie podważanie ciągłej rzeczywistości. Dla niego to musiało być strasznie męczące, bo łatwiej żyje nam się, kiedy decydujemy się na jakiś pogląd i po prostu tkwimy przy tym. Ale czy jest to dobre dla naszego rozwoju? No, mi się bardzo podobało to, że Tomek kwestionował tyle rzeczy, że nie szedł utartymi ścieżkami, że zawsze jak usłyszał coś, co jest ogólną prawdą, to i tak się zastanawiał, jak to jest zbudowane, z czego to jest zbudowane. Więc chyba to jest taka największa lekcja dla mnie, że właśnie wolność polega nie na uciekaniu w góry, tylko na samodzielnym myśleniu, które często może być bardzo trudne, bardzo niewygodne, przeszkadzające w spokojnym życiu, ale myślę, że jest taką humanistyczną wartością.